Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku z nowej serii na tym kanale, czyli Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, na sam początek powiem wam, raczej przyznam się do tego, że nagrywam ten odcinek po raz trzeci, więc początek gry mam obcykany tak na luziku. Przez problemy techniczne, bardzo mnie to niepokoi, no ale cóż, trudno się mówi. No i co? I będziemy tutaj rozpoczynać nową serię od Piranha Bytes, czyli właśnie Risena. Alexa 1, Alexa 2, czyli te najnowsze produkcje od Piranha Bytes mamy już na kanale. Nawet Alexa przeszliśmy w tamtym roku. Jeżeli chodzi o gotiki, to tak naprawdę też przeszliśmy już wszystkie od Piranii, ponieważ Gothic 3 Zmierzch Bogów jest już od innego studia, podobnie jak Arkania, która kiedyś miała podtytuł Gothic 4. Na kanale była ankieta, mówiąc tak najszybciej. Wygrał Risen o 5%, wydaje mi się, że miał przewagę, czy o 6%. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ teraz z biegiem czasu żałuję, że w ogóle w tej ankiecie Gothica 3 dałam, ponieważ no jestem zmęczona Gothiciem 3. Tak, ja mogę być zmęczona Gothiciem 3, wow. Znaczy się nie, jestem zmęczona po prostu myślą o Gothicu 3 Zmierzch Bogów, ponieważ przed rozpoczęciem w ogóle jakiejkolwiek serii tutaj, nawet pomyślenia sobie, zrobiłam mały research na temat właśnie Gothica 3 Zmierzch Bogów i na temat Arkanii. I no, teraz myślę sobie, że faktycznie to nie jest raczej kanoniczne i po prostu na razie te gry pójdą w odstawkę. Myślę, że kiedyś do nich wrócimy. Na pewno do Arkanii, ponieważ nawet mam ją kupioną na Steamie. Jeżeli chodzi o Gothica 3 Zmierzch Bogów, to mam wersję płytową, bo kupiłam kiedyś całą sagę i tam Gothic 3 Zmierzch Bogów jest. Nie będę się już chyba rozwodzić, moi drodzy. Zaczynamy Risena. Nasz bohater tutaj również nie ma imienia. Mamy drobne nawiązania od twórców do zakończenia Gothica 3, przynajmniej tak to jakby się prezentuje. Zaraz do tego się odniosę po cutscence. No i co? Myślę, że możemy zaczynać nową grę. Więc nie zdziwcie się, bo ja tutaj mam właśnie parę zapisów, bo też testowałam system zapisywania, bo nie miałam jakiś problem z zapisywaniem. Okazało się, że to wcale nie był problem, tylko ja to źle po prostu robiłam. Jeżeli chodzi o ustawienia graficzne czy dźwiękowe, to na razie wygląda to w ten sposób. Mam wszystko na najwyższych, bo oczywiście zmieniałam komputer. Dobra, twórców nie potrzebujemy. Odnośnie gry, to mamy osiągnięcia i tutaj udało mi się już parę osiągnięć zaliczyć właśnie przez przypadek. A, widzę, że Damian nawet mi zaliczył dwa chyba, dlatego że był taki moment właśnie, że był problem z tym nagrywaniem i po prostu ja powiedziałam do Damiana, że nie, ja już nie będę po prostu przechodzić 300 razy tego samego i po prostu... No, olejemy te kwestie. Więc Damian sobie tam coś pykał dalej na tym save'ie, którego ja zaczęłam i widzę, że mi powbijał dwa osiągnięcia, czyli filantropa i kartografa. Za pierwszym razem wbiłam, wiadomo, zabiłeś pierwszego potwora, później poszukiwacz ścieżek, a później dzielny mały krawiec. Ale do tych osiągnięć dojdziemy. Myślę, że już nie będę przedłużać, zaczniemy po prostu nową grę. Standardowy ekran wczytywania. Potem wam coś jeszcze opowiem odnośnie mojego stanowiska dotyczącego Risenów. For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Hmm.
No i dobrze, moi drodzy, rozpoczęliśmy właśnie naszą przygodę. Mamy tutaj topielców, a raczej można powiedzieć ludzi, którzy po prostu nie przeżyli sztormu i utonęli. Nawiązując do tego, co mówiłam, czyli do tego jakby nawiązania do Gothica 3, no mieliśmy o człowieku, który wygnał bogów. Wyglądałoby na to, że pójście do nieznanych krain jest kanonicznym zakończeniem Gothica 3. W ogóle chyba tak jest po prostu. No i co? I tak to wszystko po prostu wygląda. Ojejku. Wiecie, ciężko mi jest gadać jedno i to samo przez trzy odcinki, no nie? Które po prostu nie wypaliły. A bardzo bym chciała się z wami tymi rzeczami podzielić, ale po prostu mam takie cholerne déjà vu, że gadam w kółko jedno i to samo. Tutaj jest Sara, która przeżyła. Możemy z nią porozmawiać. Solidna gałąź. Ja już sobie pozbieram tutaj bronię. Przejdziemy się jeszcze może tutaj wodą. W tej wodzie możemy też znaleźć parę omułek i takiego typu rzeczy. I co? I chciałabym się jeszcze odnieść, moi drodzy, w ogóle do mojego stanowiska odnośnie Risenów, tej serii gier. Pamiętam, że na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona, ale ostatecznie się przekonałam, bo uznałam, hej, Piranha Bytes w sumie może mi się to spodobać, no nie? W sensie Alexa też przeszłam jedynkę wtedy, bo to były te czasy, kiedy jeszcze nie przechodziłam Alexa 2. I ogólnie rzecz biorąc, no uznałam, dobra. Też właśnie część znajomych mi polecała i uznałam, dobra, może być, spróbujemy. Czy ja w ogóle mam możliwość walki? Mam. Myślicie, że ja zabiję to dziadostwo na pięści? Znaczy, dobra, nie ma po co. Możemy użyć po prostu solidnej gałęzi, na przykład chwilowo. No, na przykład. I tutaj właśnie w tym miejscu zdobyłam pierwsze osiągnięcie w tej grze. Czyli jak mówimy o osiągnięciach, to mamy osiągnięcie początkujące. Zabiłeś pierwszego potwora. Tak, no i to na tym polegało moje pierwsze osiągnięcie w tej grze. Idąc dalej. Ojejku. Idąc dalej, tak. No i uznałam, że Risen 1 jest całkiem dobrym pomysłem, żeby sobie zagrać. Seria z Risena 1, jak sobie właśnie grałam sama, bardzo mi się podobała. Uważam, że Risen 1 jest naprawdę fajową grą i nie nudziłam się kompletnie przy niej. Dobra, bo troszeczkę mnie dziobnął ten ptaszor. Nie nudziłam się kompletnie przy niej, wręcz przeciwnie. Chciało mi się grać więcej i odkrywać więcej, więc to jest naprawdę super sprawa. Natomiast jeżeli idąc dalej w serię, no to tak, Risen 2 Mroczne Wody. Delikatnie nie moje klimaty. Nie przepadam za bardzo za pirackimi klimatami i tego typu sprawami. Co prawda, no Assassin's Creed Black Flag bardzo mi się podobało, ale to bardziej ze względu na po prostu to, że odwiedzamy jakby hiszpańskie miejscówki, bo tam wiadomo język hiszpański w gierce i tym podobne sprawy. Więc bardziej mi się to podobało, niżeli w ogóle kwestie z piratami. Na przykład ja bardzo tych bitew morskich nie lubię, totalnie, po prostu to nie jest mój klimat. Jeżeli chodzi o Piratów z Karaibów, to też w sumie nigdy nie oglądałam, nawet nie wiem, czy jakikolwiek jeden film obejrzałam w całości i nigdy mnie nawet do tego nie ciągło, więc po prostu jakby, no tak to wygląda w moim guście, ale mimo wszystko Risen 1 był całkiem, znaczy Risen 2 był całkiem w porządku, ale moje stanowisko odnośnie trójki to jest po prostu, mi się wydaje, że go nie przejdziemy na kanale tej trójki, ponieważ ja po prostu nie mogę. Mentalnie po prostu nie mogę. To jest najgorsze, co istnieje. Oprócz tego, że jest praktycznie kopiuj w klej dwójki, pod względem interfejsu, pod względem systemu zwiedzania świata, to jest taka rozwinięta w sumie dwójka i praktycznie jakby jedynki tam nie ma. Jedynka mi się tak bardzo podobała, że aż mnie to boli, że po prostu tam nie ma tego klimatu. No, kurde, i to zakończenie trójki jest tak dziadowskie, że w ogóle człowiek nie wie po co w ogóle to wszystko robi i w to wszystko po prostu gra i tak dalej, nie?
Także myślę, że jakby dla mnie Reason 3 nie jest kanonem. I w ogóle tak samo jest inny bohater, więc tym bardziej... W ogóle. Myślę, że jak będziemy przechodzić Reasony, to raczej na trójkę się nie skuszę. Chyba, że jak naprawdę będę chciała wypełnić jakąś dziurę na kanale, albo nie wiem, uznam, że jednak chcę sobie ją odświeżyć, ale dla zakończenia i dla fabuły nie warto. Myślę, że zaraz jeszcze pociągnę ten temat dalej. She's still breathing. Are you okay? Yeah. Yeah. But I think I drank half the ocean. Do you remember much about what happened? Just that strange man from the Inquisition. And the storm. He sailed us straight into it. Then he vanished. The ship must have capsized and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? No. Maybe it's another island. We should get off this beach. This wreckage could draw looters and they don't like survivors. Good job you're armed. If you're ready, we should make a move. Let's look for a way inland and find some food and fresh water. I'm ready. Shall we go? No time like the present. There must be a path somewhere that leads inland. Let's look for one. Careful. I thought I saw something move in the trees. Get ready. Draw your weapon. Dobra, no ja jestem gotowa, więc możemy tutaj już ruszać dalej. Tylko czy ja zebrałam sobie wino? Tutaj gdzieś powinno leżeć. Zebrałam, dobra. Czyli tutaj już chyba raczej nic nie mamy do zebrania. Sara będzie mnie tak co jakiś czas zagadywała. Ale to nic złego. No i dobra. W porządku. Tutaj są takie mikrościeżki, gdzie możemy właśnie pochodzić, też pozbierać rośliny. Myślę, że zerknę na to też właśnie teraz. Bo dlaczego by nie? Tutaj jest bardzo fajne miejsce, ponieważ możemy znaleźć pierwszą tarczę. Bardzo to ułatwia życie. Jest też zardzewiały miecz i słaba mikstura lecznicza. O, Sara jest nawet za mną. Nie odeszła sobie dalej. Jeszcze tutaj wrócimy, ale już bez Sary. I jeszcze w dzisiejszym odcinku. Myślę, że tutaj mogę sobie podejść. Tutaj też przez te krzaki można chodzić, więc to jest takie, wiecie, taka trochę nowość, można by powiedzieć, że mamy dosyć fajną możliwość eksploracji. No dobra, ale może już dalej ruszajmy. Oj, nie założyłam sobie tarczy. Must have been attracted by the smell of the bodies. At least we have some meat now. We need a fire or a stove. If I have to eat rat, I'm not eating it raw. And if we can find a pan, we can fry it. Fried meat will help restore our energy, even if it is just rat. We could really do with a few healing plants too. Perhaps there's some that grow around here. Keep a lookout. Dobra, spokojnie laska, bo ja sobie tarczy nie założyłam. Zapomniałam niestety. Zróbmy sobie szybki zapis. F8. Wszystko wyszło. W ogóle jeszcze mam wrażenie, że głos Sary skądś mi się kojarzy i nie wiem dlaczego kojarzy mi się z serią Tomb Raiderów z Lara Croft. Może mi się coś popierdzieliło w głowie. A może nie? Nie mam pojęcia. Strażnik miał przy sobie tutaj muszlę. Tu jeszcze mogę się przejść, z tego co widzę. Może coś tutaj ciekawego jeszcze rośnie. Jak najbardziej. Mamy jeszcze parę roślinek. Później chyba też jest możliwość zdobycia telekinezy. Będzie można się jeszcze tutaj potem przejść i pozbierać różnego rodzaju rzeczy. Tak, i tutaj już byłam. Biłam bo tutaj ptaszora. Chyba tak już jego ciało wydaje mi się, że zniknęło. Tu wygląda jakby się można było wspiąć na górę, ale tam nic nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i odnośnie mojej tam odniesienia się jeszcze.
Chociaż ona mnie teraz zagada za chwilę. Do you see those torches? There must be people nearby. Do you think we should head for where the torches are? Kurde, muszę sprawdzić, kto dubbinguje Sary, bo naprawdę już jak któryś raz przechodzę ten sam etap i jej słucham, to mam takie... Czy to nie nasza piękna, kochana Lara Croft z serii Tomb Raider? O, tu jest wejście do jaskini. Ale tam wejdziemy już bez Sary. Dlatego, że tam się trzeba wspinać i nie wiem, jak ona się do tego odnosi. Do takiej właśnie wspinaczki, że tak to powiem. Wydaje mi się, że ona może nie być na to gotowa, żeby się wspinać gdzieś po jakichś kamieniach. Albo schodzić z tych kamieni. Więc po prostu zbadamy to sami. Jest autozapis. Fajnie, w ogóle też wam powiem, że cieszę się, bo teraz gierka chodzi płynnie, bo za pierwszym razem, jak nagrywamy dla was odcinek, to mam wrażenie, że cięło. Uderzysz mnie? Tak, no i właśnie przypomniało mi się też z czasem, jak tutaj przechodziłam te etapy, że w Risenie jest system walki polegający na tym, że na przykład dany przeciwnik nas uderzy raz pod rząd, albo na przykład dwa razy pod rząd, albo trzy razy. W przypadku czerwi chyba są aż trzy razy. No i trzeba umieć się z nimi bić. Za niedługo też natrafimy na dzika, a z dzikiem jest przebimbane po prostu się ogarniać. Dobra, Sara, bo tutaj jest jakiś dom. Look, it's a house. Looks abandoned. Wonder what happened here. Something must have driven the occupants away. Whatever it was, it's certainly not warming me to this place. Let's take a look around. We might find something useful. You have a look inside and I'll keep a watch out here. I'll call if any more of those rats turn up. Dobra, zajebiście. To zróbmy najpierw to zadanie, a później będziemy się rozglądać wokoło. Chociaż wiecie co, to nie ma żadnej różnicy. Możemy najpierw tutaj pochodzić. O, proszę bardzo. I też w ogóle strasznie mnie denerwuje, chociaż to jest taka rzecz dosyć, można powiedzieć, kosmetyczna, że jeżeli chodzi o kwestie... jejku, jak to się nazywa? O, mamy pierwszy... Znaczy dobra, nie pierwszy, bo mamy jeszcze tutaj szali druida. Maksymalna liczba punktów życia dodaje nam się 1, a tutaj mamy kapelusz wróżki. Zręczność plus 1. Roślinki stałe też są standardowe w tej grze. Jezu, co ja miałam mówić? Aha, chciałam powiedzieć właśnie, że względem 1 a 2, bardzo w 2 mi się nie podoba to, że usunęli część roślin stałych i że są one inne, bo na przykład ja się bardzo przyzwyczaiłam do tego, że w przypadku Risena 1 korona bohatera jest rośliną, która dodaje nam siły. A znowuż jest tak, później w dwójce, że korona bohatera jest jakby... Sorry, że model korony... Jakby coś tam jest z tą koroną, że to już jakby jest inna roślina i albo model jest korony bohatera, a to inna roślina, albo coś w tym stylu tam było. O, nowy poziom mamy. Jeszcze wam też nie pokazałam drzewka rozwoju postaci. Przydałoby się to nadrobić za chwilę. O, proszę bardzo. No i mam wrażenie, że 1 jest dużo jakby bardziej zalesiona, jeżeli można tak to nazwać. Znaczy się, inaczej się to zalesienie po prostu odczuwa, bo w 2 też jest ok pod tym względem, jest dużo, ale kurde, 2 to nie jest 1, nie? 1 to jest jednak majstersztyk moim zdaniem. No i odnośnie jeszcze Risena 3, jak rozmawialiśmy z moim przyjacielem na ten temat, to właśnie mamy dosłownie takie samo zdanie, że praktycznie jakby scenariusz Risena 3 po prostu jakby jakiś praktykant pisał po prostu na kolanie i nie znał w ogóle serii i wymyślił sobie coś randomowego po prostu. Coś w tym jest, bo naprawdę. To jakby nie te dwa same tytuły, nie? Jakby w ogóle inna osoba to robiła. To tak jak wiecie, różnica między Gothiciem 3 a Gothiciem 3 zmierz bogów. To Risen 2, 1 i 2, a Risen 3 to jest po prostu żenada.
Doesn't look like there's been anyone in this house for a while. All I found was a locked chest. Unless you have the key or a talent for picking locks, it's going to stay locked. I've opened the chest. Find anything useful? Just a frying pan. Everything else is junk. Oh well, at least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're probably starving too. And we can pretend it's venison. Dobra, laska. To smażymy. Ach, możemy się popatrzeć na głównego bohatera. This smells good. Usmażymy sobie od razu wszystko. Looks good. I rybka. I think that's cooked. Here's your fried meat. At least if you don't think about where it came from. Hey, that's not bad. We should head further inland. You go on. I really need to rest. That storm took it out of me. I feel exhausted. I'm gonna stay here for a while. Okay. I'll come back and get you when I know a bit more about this place. Don't worry about me. Be careful out there. I saw a path to the north. Looks like it led further inland. Maybe there's a village or something up there. No i mamy, moi drodzy, rozdział pierwszy, zakazana wyspa. Nie pamiętam, ile jest rozdziałów, albo 5, albo 6. No i co, my wracamy na początek gierki, bo było jedno miejsce, gdzie nie poszłam dalej, bo właśnie wam mówiłam, że tam Sara za bardzo, nie wiem, jakby ona tam się odniosła do tego miejsca. Znaczy się w ogóle ona mówi, żeby tam nie wchodzić do tej jaskini lepiej, ale potem ostatecznie z nami tam wejdzie. No ale prawda jest taka, że lepiej, żeby tam jednak chyba nie wchodziła. Nie wiem. I strasznie mnie denerwuje w interfejsie, to znaczy w... Kurde, nie jakby to nazwać. Bo wiecie, jak był Gothic na przykład, nie? 1, 2 i 3, to mieliśmy F5 jako zapis i F9 jako wczyt. A tutaj jest tak, że F8 jest jako zapis, a F9 jest jako wczyt. To jest po prostu tak głupie, że naprawdę, nie? Nie wiem, kto to w Rizenach wymyślił. Ach, no ale mam nadzieję, że pójdzie nam tutaj jak spłatka, jeżeli chodzi o nagrywanie dzisiejszego odcinka i że on wreszcie wyjdzie, bo jak nie, to naprawdę ja nie wiem, co ja zrobię. Dobra, czy ja dobrze poszłam? Jak najbardziej. Chociaż mogłam sobie nawet jeszcze chyba skrócić tą drogę i iść trochę w inny sposób, ale ten też jest satysfakcjonujący. Więc ruszajmy do środka. Tutaj by wypadało na pewno zrobić F8 zapisik. W sumie mogłam się też wyleczyć, ale mam nadzieję, że nam jakoś tutaj pójdzie to wszystko. Oj, ty gnomie! Wybaczcie, że ja tak się nie odzywam, ale te gnomy, one potrafią naprawdę napsuć krwi. Dobra. Nie jest źle. Zaraz odpalimy też pochodnie, bo tutaj nic nie widać. One widzę, że mają mięsko, więc to jest plus na pewno. Możemy go troszkę zjeść. Ryba odnawia manę, więc nie będę jej na razie jadła. No i dobra. F8. I mamy pierwszy kuferek. A, miałam jeszcze pochodnie oświecić. Dobra, to za chwilę. O, przy okazji mamy też właśnie pochodnie zdobyte tutaj, w tym miejscu. Pochodnia. Dużo lepiej. Tutaj nic nie zbiorę, bo nic tu nie ma. Ognisko, to ja podziękuję. Okej, to był tylko jeden kufer. Niech i tak będzie. Zrobimy F8. Ponieważ tutaj też mamy gnomy. A!
Ojej, gnomie. Ojej, ale mu się łapki wygięły. Jezu, aż mi się przykro zrobiło. Masakra. Ale mi się zrobiło smutno. Szczególnie, że gnomy w Risenie 2 są spoko. Co my tu mamy? Złota moneta, mamy małże. Może być. Ej, Dame, tu da się wejść? Ty, tutaj da się wchodzić. Chociaż w tym wypadku mi to nic nie dało. Dobra. Kuferek numer 2, a w nim parę tutaj trofeów. Trzeba będzie się też tego wszystkiego jeszcze tutaj w tej grze nauczyć. To chyba otwierałam, nie? Tak jest, wszystko już było tutaj zrobione. No to co, możemy iść dalej. Mam nadzieję, że dobrze poszłam. Tak jest, dobrze poszliśmy. Na szczęście się nie pomyliłam. Mamy sakiewkę. No i właśnie tutaj się bałam ze Sarą schodzić, bo nie wiedziałam, czy ona tutaj sobie da radę, czy nie. Żeby zleść. O, proszę, mamy szkielet. I mamy również rudę żelaza. Tak, ale nie umiemy wydobywać, a dodatkowo nie mamy kilofa, więc i tak byśmy nie wydobyli. I wróciliśmy na miejsce. Pochodnie możemy porzucić. I możemy lecieć dalej w głąb wyspy. Tutaj tereny wokoło też już zbadane. Myślę, że całkiem nieźle nam to wszystko tutaj idzie. Sara na razie sobie tutaj zostanie. A my możemy wejść wyżej. Jagodami też możemy się oczywiście leczyć. Tutaj dosyć dużo tych grzybów jest. Do many. Ej, ptaku! Okej. Tutaj co mamy? Dwa grzybki, jeden do życia, jeden do many. Tutaj jak weźmiemy spację, to w teorii bohater mi tu wskakuje, ale tu nic nie ma. O, dzień dobry. I dobranoc. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj po drodze można było znaleźć jeszcze stałą roślinę. Tutaj gra mi, mam wrażenie, że coś sugeruje. Nie, jednak mi nie sugeruje. O, mam cię. Uff, dobra. Dobrze się stamtąd wydostałam, bo to było jednak niebezpieczne. Ach, no i mamy ruiny. Możemy najpierw przejść się tutaj górą. Another tomb. Okej, teraz nie było komentarza o tym, że wszyscy skończymy w ziemi. Tak jak wcześniej. Jak grałam, to bohater mi takie rzeczy gadał. Także pozytywny bezimienny numer 2. Mamy ćmę. Dobra, dałam jej się niepotrzebnie trochę. Mamy też wejście do grobowca. Zróbmy zapisywanie. No, uderz mnie. O, teraz mnie dwa razy właśnie. Trzeba wypatrzeć, jak one uderzają. Bo czasami uderzają dwa razy, a czasami raz. A
Ale dobra, udało się. No i właśnie jedno osiągnięcie jest za to, żeby pokonać tych ciem 7. No to mi się już udało ich naprawdę dużo pokonać. Nagrywając tyle razy jeden i ten sam odcinek, że wierzcie mi naprawdę, nie? Po prostu żart, jeden wielki. Zapraszam cię. Dobra. Zaraz będziemy kończyć w ogóle ten pierwszy odcinek, bo idzie nam całkiem sprawnie. Parę roślin jeszcze zebranych będzie. I patrzcie, jaki można mieć wypchany ekwipunek po pierwszym odcinku. Tylko ja tak umiem chyba. Nie no, żartuję. Wszyscy gracze, którzy są tacy jak ja, czyli ich na pewno dużo, bo nie bez powodu gracie w RPG, po prostu mają zawsze takie ekwipunki. Dobra, wyleczmy się trochę. Może niech będzie udko z kurczaka. Chociaż smażone mięsko chyba najlepsze. No i dobra, powinno nam to wystarczyć, żeby wejść do środka. Ojej, ale tutaj ciemno. Pochodnia potrzebna. Co ja zrobiłam? Jest pierwszy grobowiec i tutaj warto od razu spaść na dół. Ła! Co ty robisz, stary? Aż się dałam oklepać bez sensu. Bo stary zaczął robić jakieś dziwne rzeczy. No i tutaj zaraz będzie kolejna możliwość zdobycia kolejnego osiągnięcia. Tylko najpierw sobie to obgrabimy. Tutaj nie było innego wyboru, trzeba było od razu spaść. I za pociągnięcie tej dźwigni jest osiągnięcie, które się nazywa... które się nazywa poszukiwacz ścieżek. Tak. Dobrze wiedzieć, i to się cieszę, że Damian tutaj trochę mi grał i jakby odkrył te dwa osiągnięcia. Przynajmniej wiem, że gdzieś tutaj jest do zdobycia niedaleko mapa. A to będzie dosyć przydatne, bo właśnie nagrywając dla was chyba za drugim razem film, który właśnie się zepsuł, to miałam takie, Jezu, ale by mi się mapa przydała, no nie? Dobra, no i tutaj już nic nie ma w środku. Możemy wychodzić. No i fajnie, zaraz będziemy kończyć dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się odcinek z Rizena podobał i że w ogóle lubicie serię Rizenów. Możecie też napisać, co sądzicie właśnie o tych innych częściach, typu właśnie na przykład o Rizenie 2, o Rizenie 1 też, co sądzicie, i na przykład o Rizenie 3. No a co, my skończymy odcinek, moi drodzy, w tym miejscu, ponieważ tutaj mamy duże rozwidlenie, jest jakiś dom, jakby mamy duże połacie tutaj wyspy. Nie wiem, czy w tym domu nie ma mapy, ale to się dowiem dopiero później. Zrobimy w takim razie zapis. Ja sobie myślę, że nadpiszę te z dołu. Tak, chcę nadpisać stan gry, tylko niestety nie mogę zmienić już nazwy tego zapisu. Dobrze, dziękuję wam serdecznie. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Cześć!